Pralnie przy suwalskim szpitalu chce ponownie uruchomić dyrekcja placówki. Teraz szpital korzysta z usług zewnętrznej firmy, która pierze pościel, ręczniki i fartuchy. Co miesiąc ze szpitala wyjeżdża około 15 ton brudnych tkanin. Za upranie każdego kilograma szpital płaci razem z podatkiem około 3 zł i 70 groszy. Zdaniem Adama Szałandy, dyrektora jednostki, to nieekonomiczne. Szpital musi ograniczać koszty, mówi Szałanda. Z takich elementów po analizie przeprowadzone i jest właśnie ponowne uruchomienie funkcjonującej jeszcze do niedawna pralni świadczącej usługi naszym oddziałom, jak również widzimy tutaj możliwość świadczenia usług na zewnątrz, czyli szpitalom okolicznym, jak również innym podmiotom, ośrodkom zdrowia, przychodniom. Z analiz wynika bowiem, że po uruchomieniu własnej linii upranie kilograma pościeli będzie kosztowało 1 zł 60 groszy, czyli o ponad połowę mniej niż teraz. Ponadto dzięki inwestycji wzrósłby poziom zatrudnienia. Po uruchomieniu pralni znajdzie się zajęcie dla 8 osób. W szpitalu są zwolnienia w pewnych grupach zawodowych. Tutaj te osoby mogłyby otrzymać propozycję pracy właśnie w tej nowej komórce, która by była uruchomiona. Jeżeli ta komórka funkcjonowałaby w systemie jednozmianowym, 8 osób mogłoby uzyskać zatrudnienie. Na uruchomienie linii technologicznej pralni potrzeba ponad 1 000 000 zł. Dyrektor nie chce zdradzać, skąd zamierza pozyskać środki. Przypomnijmy, że jeszcze przed rokiem szpital prał brudne materiały u siebie, w budynku położonym obok głównej siedziby. Kilkanaście miesięcy temu pralnię zamknięto, a w budynku pozostały przestarzałe, liczące ponad 20 lat potężne pralki i suszarki. Teraz w budynku jest przeładownia pościeli.